Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcineczku podsumowanie użytkowania systemu Kistenberg XBlock. Jak dobrze wiecie, przychodzi taki okres, gdzie trzeba podsumować dany etap. No i dzisiaj przyszedł czas na właśnie takie podsumowanie. Używałem systemu prawie 4 miesiące, tam bez 2 dni, czy tam bez 3, mniejsza o to. Używany był w wielu warunkach, różnych wielu warunkach, w wielu sytuacjach, czy to deszcz, czy to śnieg, czy to woda, czy to błoto, czy to w pracy, czy to w warsztacie, czy nawet w pomieszczeniach. Jak się sprawował? Podsumujemy na samym końcu. Chcę Wam przedstawić kilka takich podstawowych testów, które wykonałem specjalnie dla Was, ponieważ jak mogłoby się zakończyć podsumowanie bez jakichś tam testów, co nie? Oprócz testów z robót, które będziecie widzieć na różnych filmikach, gdzie tam pracowały na co dzień, wykonałem takie kilka typowych testów, takich specjalnych, bo ponieważ były robione specjalne danego dnia. Wykonałem 6 testów, lecz z tych 6 punktów najważniejsze są dla mnie 3. Pierwszy test to mycie myjką. Dla mnie jest to ważny test, ponieważ nieraz wracam z roboty, mam bardzo brudne skrzynie i chciałbym właśnie je umyć i nie wyciągać narzędzi po prostu ze środka, więc to będzie pierwszy test. Drugi test to będzie przesypywanie się drobnych elementów ze skrzyń, czyli biorąc pod uwagę skrzynię najmniejszą, mamy tam w środku pojemniczki i zrobiłem test na drobnice, czy tam podczas telepania te po prostu drobnica się nie przesypie z miejsca na miejsce. To test zobaczycie. Kolejny test to była wytrzymałość nacisku na skrzynię, czyli producent mówi tutaj do 120 kg nacisk. Ja wykonałem też tyle, nawet kapkę więcej, bo moja waga plus odważniki, które były po prostu użyte, no to wychodzi jakieś 127 kg, tam niecałe, tam z groszami, więc również było to sprawdzone. Było sprawdzone na 3 skrzyniach, nie na jednej najmniejszej, nie na największej, tylko było na 3 skrzyniach. Na skrzyni najmniejszej, na skrzyni największej i na skrzyni tak zwanej małej od Kistenberga, której no jej nie powinienem brać pod uwagę, ponieważ ma naprawdę bardzo małe gabaryty, ale jest to wersja X-Blocka, więc również było to sprawdzone. Kolejnym punktem był taki przypadkowy upadek na skrzynię z wysokości. Czyli po prostu w moim przypadku wykorzystałem 2 rodzaje odważników. Były to odważniki 2,5 kg i 5 kg. I testowałem na 2 skrzyniach o 2 różnych pokrywach. Co to oznacza? Była pokrywa Pro, czyli taka pancerna, która nie ma za wiele przytłoczeń, i była użyta również pokrywa Tech, czyli mamy tą pokrywę z szynami i wiemy, że tam jest jak najmniejszy, najbardziej narażone na pęknięcie w tym miejscu, ponieważ jest tam, jakby nie patrzeć, troszeczkę inaczej ten plastik po prostu jest sformułowany. Lecz ani pod tym uderzeniach, ani na tej pokrywie po prostu nic się nie stało, nic nie pękło. Oczywiście rzucałem odważniki z różnej wysokości. Nie mierzyłem co do centymetra, nie rzucałem z jakichś 2,5 metra, czy tam z 3 metrów, ponieważ ja wykonuję testy, które mogą sprawdzić się u mnie w pracy, a u mnie takiego czegoś, że spadnie coś mi z powyżej
półtora metra, to jest mało prawdopodobne, ponieważ to wtedy świadczy o BHP na budowie. Jeżeli u kogoś, moim zdaniem, jeżeli u kogoś spada coś z wysokości bardzo wysokiej, to nie ma co tutaj winić producenta, że coś się rozwali, tylko winić samego siebie, bo wtedy nie dbamy o BHP, tak szczerze mówiąc, to wtedy trzeba do siebie mieć pretensje, a nie do producentów. Ponieważ żaden producent, z tego co kojarzę, nie ma nigdzie napisane, że wytrzymuje rzucenie jakiegoś elementu o wadze takiej, takiej, z takiej i takiej wysokości. Więc u mnie po prostu było to takie naturalne, przypadkowe. Jak mi się rzuciło, to mi się rzuciło. I tak to właśnie u mnie wyglądało. Co mogę podkreślić? Specjalnie nie wyciągałem do żadnego testu moich narzędzi ze skrzyni. Wszystko było w takim stanie i w takim asortymencie, jakie po prostu było na samym początku. Czyli wszystkie elektronarzędzia, wszystkie akcesoria, czy to w karcie, czy to w jednej skrzyni, w drugiej, w trzeciej. Wszystko było tak, jak po prostu wyciągnięte z roboty. Więc zaryzykowałem, ale dzięki temu jestem pewien, że moje akcesoria, moje narzędzia zostały odpowiednio po prostu zabezpieczone. Kolejnym etapem było przeładowanie skrzyń. Przeładowanie skrzyń, nie robiłem tam jakiegoś nie wiadomo długiego testu, po prostu wziąłem najwyższą skrzynię, załadowałem ponad 50 kg, tam było, wychodziło bodajże 55 kg i podniosłem ją dwa razy do góry w takim w jednej pozycji i w innej pozycji, więc tak to wyglądało. Moim zdaniem to jest wystarczające, ponieważ nie znam takiej osoby, która naprawdę by tak przeważała te skrzynie, że nie mogłaby ich podnieść. No to moim zdaniem też troszeczkę wygórowane i bez sensu, ale jest. No i kolejny i ostatni podpunkt to była jazda całym zestawem po terenie nierównym i na przykład po dwóch schodkach. Tak miałem akurat, udało mi się to po prostu nagrać, że pojechałem po nierównym terenie, również z całym zestawem, pełny zestaw, nie pusty, ze skrzyniami, wszystko było tak, jak było na samym początku, więc zjechałem, wjechałem, nie ma z tym problemu. Tak to wyglądało, jeżeli chodzi o moje testy. Podsumowując, system Kistenberg X-Block, jak sami widzieliście, jest to system pancerny. Pancerny, nie jest to może jakiś tam demon pancerności, ale to co producent oferuje, to akurat się sprawdza. Więc moje testy, takie krótkie testy, same o tym twierdzą, więc sami stwierdźcie, czy to było wiarygodne, czy waszym zdaniem ten system nadaje się do takiego określenia jako pancerny, czy też nie. Ja tutaj nie będę dużo dyskutował. Moim zdaniem system jak najbardziej się sprawdził w 100%. Nawet powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się, że jak myjką pokrywa lok, która ma przeźrocza, podczas mycia dokładnie pod ciśnieniem nie dostała się nawet woda. To dla mnie było naprawdę bardzo dużym plusem, czego nie mogę powiedzieć u innych producentów, ale tutaj nie będę nic po prostu sugerował, bo to nie o to chodzi. Ja testuję wam, dla was specjalnie ten system, na inne systemy przyjdzie pora. Tyle w temacie. Zostawiam opinię dla was, a co wam mogę powiedzieć jedynie, komentujcie, lajkujcie. Do następnego. Cześć!